Edyta, Edyta, jesteś gotowa? Nie, bo są tu jakieś rzeczy. To dzisiaj będzie bez zapowiedzi, dzisiaj od razu pudło i bez intra. Żartowałem, nie. To jest ten de intro. Pudlo jest na stole. Ahora pequeño paquetos. Caja verde wleciało. Tak powinno tres, tu, a teraz... productos albo o tres paquetes. Nie, dobra, podglądałam chwilę. Edyta, no nie możesz nie podglądać. Nie będę. No, ale macać mogę, nie? Wymacałam sobie jeden taki grubszy. Dobra, mam trzy paczki, zobaczymy. Za niedługo jest... możesz złożyć podanie do Poczty Polskiej albo Correos, biegaczy tutaj na Hiffuercie. Żeby co? Bo będziesz wiedziała, jakie pudełka przynoszą ludzie. Co jest w paczkach pomacane. Nie. No niekoniecznie. Zacznę od najmniejszego. Zobaczymy, co ten Przemysław tym razem na tym internecie znalazł i mi zakupił. O kurde. Czekaj, kurde. Pani się teraz nie może podniecać, bo teraz kartę ustawiam. Teraz się może pani podniecać. Co to jest? Jasny gwint, ale to jest ładne. Fascynujące. Ej, i ja tu mogę sobie mieszać pewnie jakieś kolory, nie? Czy coś? Czekaj, rozszerzę, bo to mi na palec nie wejdzie. Może to jest na pędzelek, Edyta? Jaki czad. Bardziej na kciuka by musiało być. Że malujesz, nie? I se stąd podbierasz. Ale czadowy. Ładny. Tu masz ładniejszy, pokaż. Ale ładny. I to jest do paznokciowym? To jest ale to było? Czy to nie jest plastik? Czemu chyba plastik? Raczej plastik po prostu jakiś. Ładny. No tu jest tak... Ja pamiętam, kurde, jak kiedyś jeszcze w Rybniku chciałem zrobić taką podstawkę u jubilera ze złota. Żeby była taka do mieszania. Żeby taka była pro, wiecie, nie? I co? No i tam na jakimś etapie to stanęło. Tam już miała kosztować chyba z 1500 zł. Mówił, kurde, chyba nikt tego nie kupi. To jest pokój stary. Wystarczy kryształowa i już będzie wo. Ej, fajne. Aha, dwa podobne. Fajne. Szkoda, że to trochę prześwituje, no ale już trudno. I kurde, a co on jest w aukcji napisane? Będziesz pamiętał? To jest jednak coś takiego... Nie pamiętam. No to jest na pewno mieszanie, Dytka. Co? To jest na pewno mieszanie. Jak się w tym będzie chodziło, nie? W sensie chodziło, w sensie takim jak się w tym będzie malowało, czy to nie będzie jakieś takie niewygodne. No raczej jak idzie napasować odpowiednio, no to powinno być git. Fajnie by to wyglądało już, wiecie, jak macie, oczywiście jak malujecie klientce paznokcie, czy tam robicie wzorki, no to macie rękawiczki, to na rękawiczce też by to fajnie wyglądało. Co? A! Daj palca. Albo czekaj, tips wezmę. No dobra, symulacja. Coś maluję. Tu coś maluję. Stąd podbieram. Może w one stroke. Do one stroke'a fajne. No, do one stroke'a super. Do Rzostowa. Tak, o, to moje kursantki z one stroke'a, z Rzostowa. To wam się mega fajnie przyda. Ale najpierw trzeba poużywać, żeby polecać, bo tak wiesz. Pierwsze odczucie może być spoko, ale po godzinie może cię palec boleć, albo może się to powykrzywiać. To jest lepsze, bo ja zawsze tu tutaj mieszam, a tu, to jest po prostu szybciej, nie musisz się tak odwracać. Ale wiesz, czy to nie pęknie, czy to jest takie dobre? Nie wiem, no mi się wydaje, że to jest fajny pomysł, fajna rzecz. No ciekawe. Powiem ci, jestem zaskoczony pozytywnie. Chyba jak będę teraz nagrywała jakieś kursy, teraz ze zdobień to zobaczę, przetestuję to. Jestem za. A teraz następna paczusia. Nie otwierałeś, Przemysławie, widzę. Albo nie? Próbowałeś otworzyć. Ale pewnie, wiesz, bo przeczytałem, co tam jest mniej więcej. Pokaż, zobaczę jeszcze. Czy to nie jest znaczy, co sam otwierałeś? Nie, dla ciebie, tylko. A, otwarte, dobra. Tylko trzeba trochę dociąć w niektórych miejscach i już się... Jedzie to... imprezowy bus, karnawał. Tak? Musimy kiedyś, wiesz, tak skończyć, żeby się załapać. Co? Co tam jest? To jest ameliniowe? Czekaj. Kurde, ej, aż mnie kości, byś zobaczyć, ile tu razem ludzi tam, który jest. Ja ci jest normalnie autobus i u góry
Na suficie ludzie tańczą, nie? Pojechali. Powiedz, ile było, powiedz, ile było. Szybko. Oni się będą wracać. Ale dzisiaj jest pełny, Edyta. Co ty gadasz? Co dzisiaj jest? Czwartek. Oni nie uznają czwartek, piątek, sobota. Nie uznają tego, że o, jest dzień imprezowy, weekend. Oni już od czwartku zaczynają. Jakiego czwartku? Oni tu mają chyba 2 tygodnie takiej imprezy ziomuś. Zobaczmy, tu mamy żele budujące mi kupiłeś, Przemek? Nie poznaję cię. Ej, to jest ta fajna firma. Jaka pamiętam fajna? Ich, pamiętam ich z dobrych pudełek. Beauty Lux. Wild Hard Gel. O, to będzie fajne do serii 12 kolorów. Przetestuję tam konsystencję tych produktów. Czy spływają, jak mocno spływają. Czy są poziomujące, czy ej, nie, w sensie. Ej! Wszystkie te same kupiłeś. Po tym ostatnim odcinku z 12 kolorami białymi mam teraz takiego już, wiesz, się boję. Nie, 7-8 jest. 0-7, 0-0-8. Pink, ale wszystkie pink mają na. Nie, inne są. 6-9. 6-9, czyli tak, 6-7-8-9. No dobra, no to mamy 4 żele budujące. Zobaczmy, czy to, ale ile tutaj. Patrz, wgięcie. Ile tego jest? 50 gramów, ja cię kręcę. 50 gramów to dużo, nie? Chcę trochę otworzyć, żeby już tak podejrzeć, czy to poziomujący, czy to galaretka. Łyżeczkami boli mnie to. O, jedzie autobus z powrotem. O kurde. Dobra, w rękawiczkach to otworzę. Jasny, już to zmaściłam. No. O, dobra, tutaj. Jest jakiś taki latynoski ruch, muzykę. No, potęczyliśmy Edyta. Żel budujący, kurde. Poziomujący. O kurde, ale jakoś tak śmierdzi. Czym? Ponadprzeciętnie, przygotuj się na to. Ponadprzeciętnie? Ponadprzeciętnie. Czekaj, muszę się przygotować. Jeżeli na przykład śmierdzi mi bąk kulki, to który taki jest ponadprzeciętny? Taki, że tak robisz tak. Aha. I otwierasz okno. Albo mi tak to po prostu. Nie. Spoko. To mi się tylko wydaje. Nie, to mi tak, to mi się wydaje. To mi się wydaje. To widzicie, jeden żel jednemu śmierdzi, drugi mnie. Fajnie, będzie co testować. A tylko 4 kupiłem? Szkoda, nie? Trochę. Ja wiem, że mi jakąś paczkę cofnęli na tym, na odprawie celnej. To nazbieramy więcej czegoś tam budującego, żeby zrobić serię, wiecie. Będzie. 12 kolorów, żeby było wszystkie produkty, żeby były budujące, a teraz ostatnia paczusia. Tego nie otwierałeś na pewno. No, chyba nie, no ale pewnie będzie napisane, że to jest dla ciebie, pokaż. No to napisali na przykład make-up. Nie wiem, dlaczego napisali make-up. Branża beauty, wszystko do jednego wora wrzucają. Make-up to może jakieś pyłki, wiesz, po prostu. Powiadasz? Ale w kwadratowym pudełku, w sensie kartonowym? Składujmy to, bo jak będziemy wysyłki robić jakieś te, to sobie tego użyjemy. Jakie wysyłki? A, lakiery. Dlaczego było make-up? Dobra, odpakujemy wszystkie, Edyta. Malutkie. Znowu takie plastikowe. Tym razem ja szybciej przynajmniej to robię. Gromkie brawa poleciały, Edyta. Jesteś super. Pokonałaś mnie. 2, 4. O! Na 1,5 odcinka. Jak nic. 1,5? 12 kolorów. Ale teraz zobaczmy, co to w ogóle jest. To są... Thermal? Thermal? Co ty gadasz? Glitter gel? Thermal glitter... Thermal glitter gel? Thermal glitter gel? Ej, to jest kolor, który zrobiliśmy na... Facebooku. I on był chyba z Maker Filmy. Maker Filmy, Łukasz. Nie, one się nie świecą. Niby są tak. Z brokatem, ale kolor je... Ten brokat zrobił taki jakby za mgłą. Pokaż. Do brokatowych trzeba trochę inaczej. To chyba, nie wiem. No nie jest to złe. No nie jest to złe, ale dobra, zobaczymy. Zostaw, będziemy wszystkie otwierać. Bo mi się to zaciekawiło, tam.
to serii 12 kolorów. Potem serii 12 kolorów nie będą oglądać, bo już widzieli. Dobra. Ja to wszystko pooglądam na przezroczystych tipsach. Innej serii tutaj fajnie, bo dostałam mnóstwo Thermal. A już wiem, dlaczego takie są, bo one będą zmieniać kolor. No Thermal, Edyta. Tak. Dobra, to będzie fajny odcinek. To będzie fajny odcinek. Szkoda, że takie malutkie, bo one tak będą latać po całym stole. No dobra, trudno. Trudno. Lepiej tak, niż wcale nic nie dostać, co nie? No tak. W każdym razie w tym odcinku to już wszystko. Dzięki. Tak, dziękuję za spędzony wspólnie czas i hejo, do zobaczenia. Hejo, hej. Grej muzyczko, grej. Na tym odcinku. Albo gdzieś tam znajdziesz na Facebookach, YouTubach. Ja za chwilę z lodówki będę wyłazić. Z mojej już włazisz.